Łukasz, program Pogadaj mnie, jeśli potrafisz. I ty z jakim wyzwaniem zmierzyłeś się w towarzystwie Małgorzaty Rozenek? Musiałem taplać się w zimnej wodzie. W Giżycku, w Bałtyku i w pewnym uroczym wodospadzie gdzieś na terenie Kotliny Kłodzkiej. I jak było? Chłodno. Niebywałe. No dobrze, chłodno, ale czy wy rozumiem, że wy wcześniej też się przygotowywaliście, zanim tam wyszliście do tych szerokich wód? Znaczy, z tego co wiem, Małgosia się przygotowała, natomiast dla mnie to był podczas zdjęć absolutnie nie pierwsze spotkanie z zimnem. To powiedz mi, jak tak się wchodzi do takiej zimnej wody, to co ci najpierw odcina? Poczucie tego zimna, czy tam ciepła w ciele, czy psychikę? Wiesz, głowę mam ciągle na karku, więc niewiele mi odcięło. Tak naprawdę to jest nieprzyjemne tylko na początku. Pamiętam, że jak wszedłem do tej... To tam mieliśmy taką fragment programu polegał na tym, zaczęliśmy od tego, że musiałem się zanurzyć w wannie z lodem. No i pierwsze wrażenie, no... Jakby mi szarpali ciało żyletkami, zwłaszcza dłonie, kolana, nogi. A po minucie to ustępuje pewnego rodzaju błogości. Już możesz w tym zimnie leżeć, leżeć i leżeć. Także ja nie zamierzam kontynuować przygody z morsowaniem, ale doskonale rozumiem morsów i wiem, czemu oni to robią. Jest po tym bardzo duży adrenalinowy kop. No dobrze, to skoro wchodzisz w taki stan błogości, takiej adrenaliny, to może to jest dobry moment na inspirację i na to, żeby wymyślić jakąś historię do kolejnej książki. Niech telewizja zostanie telewizją, a literatura literaturą. Ja bawiłem się świetnie, nawygłupiałem się, miałem kupę radochy, a książki pójdą sobie niezależnie od tego, jak niezależnie od tego programu i innych wygłupów telewizyjnych. No dobrze, ale ciekawa jestem, no bo tak, jak piszesz książki, pewnie jak każdy pisarz, no to ślęczysz sobie przy biurku, piszesz i długie godziny spędzasz przy komputerze, chyba że piszesz ręcznie, nie wiem. Mniej więcej tak to wygląda, czy nie piszę ręcznie, ale tak, siedzę i przebywam we własnym świecie. No właśnie, no to siedzisz i żeby tak nie zasiedzieć, żeby kręgosłup nie bolał, to są jakieś aktywności, które stosujesz w ramach przerw? Bardzo dużo, ja chodzę na siłownię, uprawiam boks, jeżdżę na rowerze, także moje życie jest przesycone sportem, natomiast do przygody z Małgosią Rozenek konsekwentnie unikałem zimna. Dobrze, Łukasz, porozmawiajmy chwilę o tej literaturze. Ja wiem, że najczęściej pewnie na razie czytasz i piszesz swoje książki, ale czy jest coś, co cię ostatnio zaskoczyło, zachwyciło na polskim rynku literatury? No, powiem ci szczerze, że takim ostatnim objawieniem to była ta powieść Zyty Rudzkiej. Kto się śmieje, ten ma zęby. To zdaje się jest nagroda Nike w tym roku. Wspaniała, choć krótka powieść. Generalnie, skoro już tak przy temacie siły kobiet, to mamy wspaniałe pisarki. To nie tylko Olga Tokarczuk, ale jest Dominika Słowik, jest Aleksandra Zielińska, jest Zyta Rudzka. I wiele innych autorek, które coraz mocniej odciskają się w świecie literatury polskiej i to cieszy. Czy miałeś okazję przeczytać Chłopki? Bo o tej książce też jest ostatnio głośno. Niestety nie. Mam straszne, straszne zaległości lekturowe. Myślałam, że powiesz, że opory. Dlaczego mam mieć opory? Ja nie mam czasu. I konsola wygrywa. No dobrze, to powiedz, nad czym ty teraz pracujesz? Kończę pracę nad powieścią zatytułowaną Wróg. Ona się ukaże jesienią tego roku i będzie to remake Quo Vadis z perspektywy Nerona. Okej, okay, opowiedziałeś jeszcze o tej konsoli, no to do jakiej gry masz słabość? To jest chyba bardzo niszowe, ale ja uznaję jeden rodzaj gier. Te gry, które polegają na zabijaniu bardzo wielu przeciwników, innych nie. Gry w budowanie, gry w szukanie, wyścigi to nie dla mnie. Ja po prostu muszę przelewać krew, takim potworem jestem. Strzelanki tak zwane. Wolę broń białą. Jest jakiś rodzaj satysfakcji w chwili, gdy miecz spada na głowę mojego wroga i przecina ją na pół.